Soczyński daleko w pole karne. Przedłużona piłka, jeszcze szansa obok bramki. Świetnie naraz jednak Michał Danielczyk w tej akcji. Rydzak z dystansu uderza obok bramki. Ale piłka jeszcze zeszła po nodze jednego z zawodników Stali Solowa, ale będziemy mieli rzuty rożny. Piłka pole karne, Bosnański nie będą grali. Mamy bramkę, proszę Państwa! 1-0, Kotwica Stal! Damian Kugiel z zdobywcą bramki dla Kotwicy Kołobrzeg. 61 do spotkania, a świetne doświadczenie Tomka Rydzaka z rzutu rożnego. Świetne wykończenie Damiana Kugla i piłka w siatce bramki Tomasza Wietechy. Miejmy nadzieję, że teraz będziemy tylko grać w wyniku, ewentualnie zdobędziemy kolejną bramkę, a na pewno żadnej nie stracimy. Jeszcze jednego gola domagają się kibice Kotwice Kołobrzeg. Kotwica Kołobrzeg. Bułka. Dobre dośrodkowanie. Kogosiński głową. Przedłuża piłkę. Uderzenie. Ależ minimalnie wybronił Tomasz Wietecha. Świetne uderzenie głową Damiana Kugla. Pod poprzeczkę. Równie dobrze parada. Golkipera Stali Solowa Wola. Teraz groźnie. Już na rynku pola karnego. Ależ strasznie. Ja. Piłka jeszcze nie wybita. Cały czas. Ależ zamieszanie w polu karnym Kotwicy Kołobrzeg. Bartłomiej Folc wybronił pierwszą piłkę, dalej był bezsilny Kugiel. Kugiel z dystansu uderza i mija ta piłka w bramkę. Ależ było blisko. Teraz Tomasz Majuk, proszę Państwa, czy będzie drugi gol? Tomasz Majuk wychodzi, ma tutaj Damiana Kugla. Wychodzi mu też Dawid Ambrożak, wychodzi mu Krzysztof Bułka. Krzysztof Bułka, ależ wybiegł. Krzysztof Bułka na szkół pola karnego. Wymija obrońcę. Krzysztof Bułka. Czy jeszcze uderzy? Tomasz Bejuk obraca się. Ach, nie było uderzenia. Jeszcze Tomasz Bejuk, a sędzia nie. To jeszcze nie jest ostatni gwizdek sędziego. Jeszcze zobaczył się faulu w tej grze. Tomka Bejuka, sędzia. Absurdalna żółta kartka w tym momencie. Finalnie podsumują 3 punkty na konto Miłowieckich. Tak strasznie nam dzisiaj potrzebne. Teraz groźnie Bartłomiej Folc chwyta to! I sędzia kończy spotkanie. Kotwica Kołobrzeg, Stali Solowa 1-0. 3 punkty dla Kotwicy Kołobrzeg. Wielkie przełamanie, świetny debiut szkoleniowca Piotra Tworka. Załamani zawodnicy Stali Solowa Wola i nie do pisania emocje na stadionie miasta Marcina Karpiniuka. Powraca wiara w utrzymanie się w lidze. Tak, o Kotwicę chcemy widzieć to mecz. Waleczną, grającą do końca. Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej po meczu 29. kolejki drugiej Ligi Piłki Nożnej. Mecz pomiędzy Kotwicą Kołobrzeg a Stalą Stalowa Wola. Wynik meczu 1-0 dla gospodarzy. Bardzo proszę trenera gości, potem trenera gospodarzy o krótkie skomentowanie dzisiejszego meczu. Bardzo proszę, pan trener Jaromir Wieprzęć. Gratuluję trenerze zwycięstwa, udanego debiutu. Mam nadzieję, że się Kotwica utrzyma w drugiej lidze, bo z takim obiektem, z taką infrastrukturą szkoda by było, żeby zespół spadł z ligi. To raz, tak podsumowując ogólnie, a jeśli chodzi o mecz, kolejny mecz, w którym rozdajemy punkty, bo Kotwica praktycznie do niczym nas nie zaskoczyła. Wiedzieliśmy, że zostawią chłopcy zdrowie na boisku, że zostawią charakter, bo są w takiej sytuacji, że muszą walczyć o każdą piłkę, na każdym meczu boiska i to żeśmy wiedzieli. Wiedzieliśmy o tym, że silną stroną Kotwicy są stałe fragmenty gry. Ale już szczerze powiedziawszy nie wiem, jaką chłopakom tłumaczyć, jak mówić, jak rozmawiać, jak uczulać, bo uczula się, rozmawia się przez cały tydzień i mówi się chłopcom, co jest mocną stroną zespołu przeciwnego, co słabszą. I znowu dostajemy bramkę po stałym fragmencie gry, po rzucie rożnym. Potem mamy swoje sytuacje. Mamy z 5 metrów praktycznie do pustej bramki, nie potrafimy strzelić. Mówię, nie mogę odmówić chłopakom zaangażowania i tego, że chcieli, bo dużymi momentami
to my żeśmy prowadzili grę, chcieliśmy grać w piłkę, mimo to, że Kotwica naprawdę grała bardzo agresywnie, to no, chcieliśmy grać w piłkę i uważam, że żeśmy w tą piłkę grali. No ale graliśmy do 20-16 metra. Później brakowało decyzji o oddaniu strzału na bramkę, brakowało tego ostatniego podania. Moi zawodnicy chyba w większości są przekonani, że Łukasz Sekulski nam co mecz będzie bramki strzelał i nie chcą brać odpowiedzialności na siebie, tak, za oddanie strzału, za podjęcie decyzji o tym, żeby oddać strzał z dystansu. Czy nawet jak mamy tą sytuację, to zawodnicy nie mają przekonania, że mogą bramkę strzelić. No liczą na to, że w każdym meczu strzeli tą bramkę albo Łukasz Sekulski, albo Tomek Płonka. No tak się nie da. No muszą w to uwierzyć, że po to się wychodzi na boisko, że każdy z nich musi brać za to odpowiedzialność, tak? I podejmować słuszne decyzje i podejmować decyzje o oddaniu strzału na bramkę, bo bez strzałów nie ma bramek. A tych strzałów niestety dzisiaj żeśmy znowu oddali bardzo mało, a to jest powodem, że wyjeżdżamy bez punktów. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Bardzo proszę trenera gospodarzy Piotra Tworka o krótkie skomentowanie dzisiejszego meczu. No, 3 punkty w dzisiejszym meczu. Przyszło nam stoczyć ogromny pojedynek i ogromny bój na tym boisku, gdzie jeszcze przed rozpoczęciem meczu spadła ulewa i te warunki były dosyć trudne, ale w takich warunkach przyszło dwóm zespołom walczyć i na pewno nie było łatwo dzisiaj te 3 punkty z Murawy podnieść. Gratuluję trenerze, dziękuję za gratulacje, ale trenerze gratuluję również odciśnięcia ręki trenera dla swojego zespołu, bo ja pamiętam jeszcze jak trener Jaromir grał w Stalówce, a ja wtedy wchodziłem w te arkana trenerskie jako asystent młody i pamiętam jak analizowaliśmy Stalówkę, to między innymi trenera osoba tam była i zwracaliśmy na to uwagę. Ciekawy manewr z przesunięciem wysoko lewego obrońcy i kilka razy właśnie tą stroną Stalówka nas próbowała zaskoczyć i była podwajana ta lewa strona i my nie mogliśmy sobie z tym poradzić, ale na całe szczęście te dośrodkowania czy te piłki strzeliwane w pole karne, no tam nie miały wykonawców i chociaż było bardzo blisko, bo chyba w 80 minucie gdzieś tam z linii bramkowej nasz zawodnik wybijał. Baliśmy się tego spotkania ogromnie z tego względu, że wiedzieliśmy jakim potencjałem też Stalowa Wola dysponuje, bo kilku zawodników jeszcze w ubiegłym sezonie grało na poziomie pierwszoligowym. Myślę tutaj o bramkarzu, myślę tutaj o Gielu, o Sekulskim, który ma chyba, obym się nie mylił, a jeżeli się mylę, to mnie trener poprawi, chyba z połowę bramek strzelonych w waszym zespole, a także i Kantor, chłopak z Kolejarza Stróże, który grał na lewej obronie jeszcze w ostatnim meczu chyba wyjazdowym z Kluczborkiem, także ciekawy zespół, grający fajnie też i piłką, ale tak jak trener wspomniał, no gdzieś brakuje tego wykończenia, na całe szczęście dla nas, dla naszego zespołu, bo kilka sytuacji było takich dosyć trudnych. Natomiast co do naszej gry i naszego zespołu, wchodząc do szatni po meczu, ja poprosiłem chłopaków, żeby spojrzeli na siebie i żeby ocenili, jak oni wyglądają, bo koszulki zakrwawione, łuki brwiowe porozbijane, bandaże na głowach i gdzieś tam ślady krwi jeszcze na policzkach i potu i przekrwione oczy. No tak trzeba walczyć, żeby utrzymać drugą ligę w Kołobrzegu i tego będę wymuszał od zawodników, a więc tej woli walki i chęci utrzymania, bo dzisiaj nie wolno było i nie można odmówić nikomu tego zaangażowania, natomiast brakuje takiej też i chłodnej głowy jeszcze w wielu momentach przy przechwycie piłki czy uspokojenia gry i tej wprowadzenia tej arytmii gry, bo mamy piłkę, od razu ją tracimy, znów musimy walczyć i tracić siły na odbiór piłki i znów gdy ją posiadamy, zaraz ją tracimy, także strasznie szarpana gra, ale myślę, że to bardziej spowodowane było chęcią właśnie zwycięstwa czy tym takim charakterem, żeby ten mecz dzisiaj wygrać. Przed nami
5 jeszcze szczebli do pokonania. Pierwszy mamy za sobą. Nie będzie łatwo na pewno w każdym następnym meczu, ale będziemy starali się ze wszech sił utrzymać ligę drugą w Kołobrzegu i dopóki starczy nam czasu, czy starczy nam pracy na treningach, a myślę, że będziemy starali się w tym krótkim okresie czasu troszeczkę pozmieniać charakter naszej gry, to wtedy będziemy walczyć o każde punkty dające nam utrzymanie. Na pewno to nie będzie proste. Jeszcze raz, trenerze, gratuluję postawy zespołu, bo dobrze grający piłką, fajny zespół, pewny na boisku, natomiast cieszę się ogromnie z 3 punktów, które zostają w Kołobrzegu. Dziękuję, trenerze. Czy macie panowie jakieś pytania do trenerów? Jeżeli nie ma, to dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Wam trzeba więcej.